Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Bioshocka 2 u mnie na kanale. I teraz tak, główna kampania już za nami i z delikatnym opóźnieniem, jeśli oglądacie to na bieżąco. Rozpoczynamy. Przed nami DLC, czyli Minerva's Den. Jest to fabularne DLC, które, o ile się nie mylę, dzieje się po fabule Bioshocka 2. Nigdy go nie ogrywałem, więc tak, będzie to nagrywanie na ślepo, nie znając tutaj, wiadomo, samego DLC. Byłem na tyle niepewny, że na początku serii zapytałem was, czy chcecie, żebym to w ogóle nagrywał, i sporo osób napisało, że hej, naprawdę, DLC jest godne poznania i nagrania, tak więc boom. Minerva's Den przed nami, rzecz dla mnie zupełnie nowa, więc mogę być momentami zakręcony, ale powiem tak, to DLC przeszło na tyle bez echa, że wątpię, by robiło jakieś wielkie zmiany względem Bioshocka 2. Myślę, że jakby korowa rozgrywka raczej będzie taka sama, bo raczej jeśli kombinowałoby coś z mechaniką, czy robiło coś naprawdę interesującego, to myślę, że DLC byłoby bardziej zapamiętane. Nie powiem lepiej zapamiętane, bo nie słyszałem żadnych opinii o tym DLC po prostu w ogóle. Wiem, że istnieje. To jest dobra, przed nami Bioshock 2, Minerva's Den. Okej, to było interesujące. Więc kryjówka Minerwy. Centralny komputer Rapture. No dobra. To był interesujący, nie wiem, menus. No, prosto z mostu, Minerva's Den, okej. Subject Sigma is approaching Minerva's Den. He must not reach the Thinker. Detonate the tunnel! Okej. Nieco czasu później. Najpewniej poznamy kontekst tego, co się właśnie wydarzyło. Mam nadzieję, fajnie by było. O! Teraz gwiazda. Ciekawe, jak ten Big Daddy długo spał. On był całkiem uroczy dźwięk odklejania. To jest najbardziej interesujący dźwięk, jaki usłyszeliśmy z Big Daddy'ego do tej pory. Okej, więc jesteśmy obiektem Sigma. No, Deltą z wiadomych powodów już nie gramy. Z jakiegoś powodu kierowaliśmy się wcześniej do Minerva's Den, do kryjówki Minerwy. Mr. Sigma? Can you hear me? The name's Porter. Charles Milton Porter. Dr. Tenenbaum tells me you're here to help us get the Thinker out of Rapture. It's not going to be easy, but nothing worth doing ever is. You should be able to get inside through an airlock. Okej, więc pan Porter odezwał się do nas i powiedział, że rzekomo Tenenbaum naprowadziła go na nas i że mamy mu pomóc odzyskać Thinker, nie myśliciela. Wydostać go z Rapture, z właśnie Minerva's Den. O, widzę ślimaczka. Czyli będzie rozwój postaci, skoro mam Adama, chociaż z tego, co mi pisaliście, to mniej więcej jest to 6-godzinne DLC. Tutaj wierzę wam na słowo, więc oczywiście, że jakiś tam rozwój postaci być musi. Ciekawe, czym Sigma różni się od Delty. W sensie, jako że funkcjonuje i nie ma świra, to obstawiam, że być może był już nowszą generacją Big Daddy'ego i nie cierpiał z powodu rozłąki ze swoją oryginalną siostrzyczką. Być może, czysta spekulacja. Ewentualnie wiecie, jako że to DLC, to nikomu nie chciał się wymyślać tego typu motywu po prostu i olali ten motyw, bo to też jest opcja.
O, teksturka bardzo wolno się doczytała. Minerva's den has been cut off from the rest of Rapture for some time, but not cut off from splicing. Don't let your guard down. The den's gone dark, but if you can reset the local power relay, I'll be able to get the juice flowing from here. Okej, okay, czyli całe miejsce zostało odcięte od Rapture, również licząc z zasilaniem. Zaczynamy z wiertłem i telekinezą. Interesujący wybór, nie powiem. I pan Porter poprosił, byśmy uruchomili zasilanie. W ten sposób będziemy w stanie przemieszczać się po tym miejscu. No dobra, nowy teren. Nie wiem troszeczkę gdzie ruszać. Oczywiście zbieramy wszystko, bo to w końcu Bioshock. No to, o! Spodziewałem się, że jak nie ma zasilania, to nie będą działać drzwi, ale najwidoczniej działają. No dobra, mamy splicera przed nami. Albo nie! Co? Minerva's den. Okej, dobra. Z jakiegoś powodu doszukiwałem się w tym więcej sensu niż jest. Steps into Minerva's den. Potter's newest toy? He wants the Tinker for himself. But you see, old friend, the machine has chosen me. O, widzę, że to DLC ma problem z doczytywaniem się tekstur. Reed, co? Szarży brak, ale jest wiertło i tylko to się liczy. He and I founded Rapture Central Computing together, but the greedy bastard pushed me out years ago. The splicers, the security. He pulls the strings in Minerva's den now. Okej, okay, czyli niejaki Reed Wall przyjął to miejsce dla siebie. Włada Minerwą, włada tym miejscem, włada splicerami. Generalnie bardzo interesuje mnie, jak działa władza nad splicerami w Rapture. Czy kiedy strzykujesz sobie Adama, to jakby z automatu... Nie wiem, działa to na zasadzie hive mindu, że osoba, która ma go więcej od ciebie lub osoba, od której dostałeś tego Adama, ma tą władzę, ponieważ hej, Ryan władał splicerami w jedynce, Fontaine władał splicerami w jedynce, Lamp władała splicerami w dwójce. I wiem, że są takie półśrodki jak, o hej, chociażby z plazmidy kontroli, ale ciekawe jak to działa na większą skalę, nie? Mr. Porter, let me be the first to congratulate you on the founding of Rapture Central Computing. The great chain only grows stronger with each pair of hands laid upon it. I trust that you and I will choose to pull Rapture in the same direction. Okej, gratulacje Ryana na temat dołączenia tego wielkiego łańcucha, nie wiem, finansowego, ekonomicznego, whatever. No dobra, to teraz już przygoda, hej, do przodu. No nie mam błyskawicy, żeby to zasilić, automaty nie działają, oczywiście. O, by the way, widziałem tutaj wcześniej... Aj, mamy bank genów, widziałem tutaj wcześniej... O, dziennik właśnie. Oj, z teksturami jest problem. Niedobrze. Tak samo z napisami jest coś nie tak. Są te puste linijki. Okej, okay, czyli myśliciel w skrócie, na to póki co wygląda, jest w stanie obliczyć wszystko. Testowany był na Lancer, o to coś nowego.
na meczach baseballowych był w stanie obliczać trajektorię piłek, nim ta została rzucona. Laser jonowy? What? Okej, dobra, mamy interesującą żarówkę. Look at you, Sigma. You think that Porter is your ally? But jeszcze nic o nim nie wiem, więc zakładasz bardzo dużo rzeczy. A czekajcie, czy mamy... O! No widzę, że się strzyżki wracają. Czy mam jakieś wspomaganie celowania włączone? Bo widzę, że... Hood, Adaptive Training, Dialogue, Subtitles... Nie, definitywnie nie ma... No okej, to coś nowego. The power is rerouted. That should tip things in our favor. Head up to my office in the executive wing. I've got something you'll need. Hurry now. Okej, tak więc jakby The Thinker jest tą doskonałą maszyną obliczającą wszystko, a Porter chciał ją zmienić w osobę. Cokolwiek to znaczy, co totalnie jakby zniszczyło potencjał tej maszyny według Reeda. I prawdopodobnie o to poszła kłótnia. Dobra, myślę, że póki co będę podążał po prostu za... O, Jean. Za fabułą. Potem ewentualnie zajmę się eksploracją, bo jeśli gra podąża, to dalece podąża za zasadami Bioshocka 2, to tak czy siak gra zmusi nas do tego, byśmy zwiedzali potem wszystko. Okej, czyli w ten sposób możemy władać. Władać kamerami. Zamiast hakowania mamy ten plazmid, jasne. Divert bots, turrets and cameras to attack where you choose. Send friendly bots on errands. No dobra. Nie jestem fanem tego plazmidu, aczkolwiek co zrobić. Vegas chce być chooser, co nie? Coś jest za ladą może? A, kawa, superancko. Ciekawe jak wygląda nasz skafander. Czy wyglądamy jak każdy z Alpha Series? Może nie jesteśmy z Alpha Series w ogóle, kto to wie? Okej, dostaniemy dodatkowe toniki od Tenbaum, który jeśli wykonamy jakieś próby protektora. Sporo wszystkiego jak na rzekomo krótkie DLC. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Ta wieżyczka jest zniszczona. Albo to nie wieżyczka, to bot. Crack one open and you might find something you can use. A zniszcz odkurzacze, ta... Wow, niszczymy odkurzacze, superancko. A i to są właśnie te próby, obstawiam, tak jest, to są próby. Zniszczyć wszystkie boty sprzątające, okej, no dobra, niech będzie. A, otwarło się. Nice. Czy jeśli ja rzucę w tę wieżyczkę, to ona będzie moja? No cóż. Come on! Czemu musiał się rozbić? Dobra, potrzebuję tego leczenia niestety. Gówniana wieżyczka. Cigarety. Namoczone wodą słoną z oceanu chipsy. Moje ulubione.
No i jestem pijany już w pierwszym odcinku. Proszę. O, dziękuję. Ciekawe, czy będzie jakaś inna broń poza tą. W sensie ja jestem naprawdę wdzięczny, że wiecie. O hej, pierwsza broń to już nowa broń, do której nie mieliśmy dostępu wcześniej, ale ciekawe, czy będzie mi dane coś innego poza tym. Ewentualnie może będzie miał jakieś fajne ulepszenia, kto to tam wie, prawda? Śmierć. Ach, no tak, nie mamy urządzenia hakującego, aczkolwiek... O właśnie, mogę hakować ręcznie po prostu. Super. Uuu, rakietowy bot. To coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Nie mam pojęcia. What's this? Mam wrażenie, że gra mi to jeszcze wyjaśni. Dobra, póki co... Lećmy do biura. Tu jest za dużo terenu, żeby gra potem go olała i wysłała mnie dalej. Co to? Finker wie. To było przerażające. Okej, czyli Reed początkowo zbytnio nie skupiał się na zdolnościach, na mocach Finkera. Zamiast tego używał go do bardzo takich przyziemnych spraw, jak nie wiem, kantowanie w kartach, kantowanie w obstawianiu wyniku meczów i tak dalej. Z czasem jednak zaczął zauważać, że matematyką i obliczeniami można dokonać wszystkiego. Tak więc Finker pomoże mu wiedzieć wszystko. Tak więc okej, dobra. Wiem to, że patrzyłem na to i nie mogłem tego znaleźć. No już i... Ach, tutorial. Minerva's den is mine. You think you can hack your way to the Tinker? You're welcome wow. to try. O mój Boże, nowe boty! To jest elektrycznie, wow! No proszę, to jest interesujący kawałek loru. Najwidoczniej wszelkie wielkie obliczenia Rapture, nie mam pojęcia, skąd mam tego Adama, a nie to Heist, bo cóż, zawiodłem się, polegały tylko i wyłącznie na Finkerze. To jest ciekawe. A, dobra, czyli musiałbym, dobra. Użyj hack tool, żeby spring open the door. That crack in the window looks big enough to get a dart through. Porter ma bardzo przyjemny głos. To mogę powiedzieć. Tak, to. Jedyne co mogę o nim powiedzieć, to to, że ma bardzo przyjemny głos. Brzmi znajomo, ale. Ale jestem słaby w rozpoznawaniu głosów, tak więc niczego nie będę obstawiał. Wall splicers haven't gotten into my office thanks to the Thinker's security. I'm giving you top level access now. No, dzięki. All right. Beginning scan.
splicery nie weszły jeszcze do jego... Designation Sigma. Okej, Sigma. Sorry, I can't be there to meet you in person. No, oczywiście, że nie. Seeing the state of the den these days. Bo modele Bioshocka są do dupy. It's the thinker that's important now, though. I need you to get to the computer core and print a hard copy of the thinker's machine code. Core accesses and operations. There's an ops access punch card hidden in the compartment under my desk there. Grab the card and head for ops. Czyli naszym celem jest dostać się do głównego obwodu Finkera i wydrukować jego oryginalny kod. Cooper's time is done, friend. And now you collude with this traitor to steal the thinker away from me? Sigma must be removed from the equation. A, Sigma trzeba usunąć z równania, co? Thinker, deploy office defenses. A to brud! Wall. He was ściana. A brilliant engineer. We saw eye to eye. O Jezu, ognisty, o mój Boże, wow, ile nowych rzeczy. Splicing made him paranoid, delusional. He'd murder us both to keep the thinker here. Okej, okay, czyli Wall jest kolejną ofiarą splicingu. Wcześniej był po prostu irytujący, a jak się splajsował, to stał się groźny. Wyrobił sobie obsesję na punkcie Finkera. No dobra, okej. Okay. Mamy jako tako plan działania. W sensie, mamy, wiemy gdzie mamy iść. Jak się tam dostać jeszcze nie wiemy, ale no, kwestia czasu. O, mamy, no tak, bota. W sensie, wieżyczkę. Z drogi. Au! Bardzo efektywna broń ten laser. Bardzo. Drogi. No dobra, rozejrzyjmy się. To jest chyba idealny moment na eksplorację, prawda? O! Ochrona! Ogólnie nie powiem, jeśli cały gatunek się trzyma tego klimatu. Okej, okay, masz mało broni, musisz kombinować z wieżyczkami ochrony. To jest to jakiś pomysł, jest to oryginalne, ale nie wiem, czy dosyć szybko nie stanie się powtarzalne. Zobaczymy, zobaczymy. Potem Bioshock Infinite też kombinował z byciem pseudo-skradanką o używaniu otoczenia i bardzo ekstremalnie mu to nie wyszło, tak? Więc wolałbym, żeby Bioshock 2 nie skakiwał do tej samej wody, chociaż wiecie, z punktu widzenia wydawania tych gier to raczej... A, ognisty, nice. To raczej Infinite powtórzyłby po dwójce w takim razie. Raczej to nie jest super przydatne miejsce do trzymania kamery. Nie, nie, to chciałem. Ach. Nice. To jest plazmid, który fajnie było mieć, a nie to tonik. O, będziemy mieli Spirgana, super, dobrze. W sensie nie super, bo to nie wiem, najmniej lubiana przeze mnie broń z Bioshocka 2, ale w dalszym ciągu lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Fajnym szczegółem byłoby, gdyby... O, hej! Gdyby podobnie jak to jest, nie wiem, by serii Fallout, jeśli trafimy kogoś bronią laserową, to ma on szansę na zmienienie się w, nie wiem jak to określić, w pył. Jakiś dziwny proszek. Oż! Spirgun, ciebie jest shotgun, ale...
O, od razu... The Thinker's perfect equation has predicted your every move, Sigma. It knew you would be here. It knows where you will be next. And it knows that you will fail. O, to jest laserowa, to prawda. Walls become obsessed with perfecting his predictive equation. The Thinker can do plenty, but tell the future? Ow. The splicing drove him mad. Wall can rot here in rapture for all I care. We'll make a copy of the Thinker and return it to the land of the living. Tak, więc w ogóle Wall podąża za logiką, że Thinker wie wszystko, przez co przewidział już każdy nasz ruch, każdego naszego wroga i tak dalej. I również przewidział, że zawiedziemy. Ale... Ale nasz nowy towarzysz powiedział, że jakby Thinker może obliczyć wiele rzeczy, aczkolwiek w przyszłości przewidzieć nie potrafi. Więc prawdopodobnie to kwestia tego, że Reedowi odwaliło po zesplajsowaniu się. Staram się znaleźć coś godnego uwagi, ale... A, wtyczka to jest godne uwagi. Bardzo dużo botów tutaj. Wyczuwam, że może być to powtarzalny motyw. W sensie, aby... Jako, że jesteśmy tym całym Minerva's Den, jest tutaj Thinker i w ogóle... To obstawiam, że... O! Tutaj, nie wiem, AI bardzo będzie motywem centralnym tej opowieści. Jako tako to wszystko pasuje. Nigdy nie myślałem, jakie AI steruje, nie wiem, tymi wszystkimi botami, wieżyczkami w Rapture, ale jakiś steruje najpewniej. To zabawne, że to jest, nie wiem, być może to coś jest nie tak ze mną, to bardzo możliwe, że coś jest nie tak ze mną. Ale nigdy nie zastanawiałem się i nigdy nie uciekałem, czemu... Czemu w Rapture są te wszystkie rzeczy, właśnie wieżyczki, boty i tak dalej. Okej. Absolutnie nigdy się nie zastanawiałem, co nimi steruje, kto je zbudował, nic a nic. Akceptowałem ich istnienie i to jest interesujące, bo... Okej. A, nie byłem pewien, na co patrzę. Atom is a predatory substance. After exposure, wow. A constant supply is required to maintain its effects. Otherwise, the user deteriorates into madness. My plasmid, which releases the little ones from their servitude, is promising, but limited. It only works on the children with the slugs in their bellies. On an adult splicer or Big Daddy, you'll see rejection effect. Undesirable. But if the deterioration of mind and body were reversible, if Adam's sickness could be cured, then its predatory nature would be no more. O, to pierwszy raz, kiedy słyszymy jakikolwiek dziennik dotyczący tego plazmidu, którego używali Jack i Delta do leczenia siostrzyczek. O tym, że jeśli uda się, że niestety działa on tylko i wyłącznie na młode organizmy, czyli na siostrzyczki. Na rozwinięty organizm, taki jak Big Daddy czy Splicerzy, na to już nie podziała, ale gdyby doprowadzić to do perfekcji, to być może rozwój Adama dałoby się powstrzymać, albo kontrolować przynajmniej. Dobra, czyli potrzebujemy czegoś, co się nazywa studnią grawitacyjną. Jasne. Nie mam tego, więc ignoruję to póki co. The Rapture Central Computing Mainframe performs over 1 million calculations per second. Słyszę siostrzyczkę. The Lancer is the most technically advanced Big Daddy that Rapture ever produced. O, proszę. Now it stands between you and the little sisters. And if there's anywhere that you'll need Atom to get by, it's Minerva's Den. No okej, najwidoczniej Lancerzy byli najbardziej zaawansowanymi Big Daddy'mi w Rapture. To jest interesujące.
Ach, no tak, i musimy mieć Adama, żeby kupić błyskawice, żeby przejść dalej, prawda? No dobra, niestety nie mam tutaj zbytnio jeszcze możliwości taktycznych. Możemy odpalić thermal. Nie mam tutaj zbytnio żadnej przewagi otoczeniowej, którą mógłbym wykorzystać. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj jeszcze w sumie. Ten Big Daddy raczej nigdzie się nie uda. O mój Boże, ta mapa jest duża. Spodziewałem się, że początkowa lokacja będzie raczej mniejsza, ale shoot. Czy ja muszę w ogóle... Obstawiam, że w pewnym momencie gra nie powstrzyma, bo... O właśnie, tak. The maglock door is still active. It's regulated by the resistors plugged into that relay. If you can find a way to yank them out, magnets fail, doors open. There's a plasmid that could do the job. They called it gravity well. A, czy studnia grawitacyjna jest plazmidem, jasne. I teraz niech zgadnę. According to the Thinker's records, the Airtight Archives warehouse supervisor had a shot of gravity well on hand. Getting into the Archives warehouse? Okej, czyli tak, podejrzewam na początku. Gra zmusi mnie do obejścia wszystkiego tutaj, oczywiście. Już czuję, że popełniłem błąd. Just saying. Mam zero przewagi środowiskowej. Jakiekolwiek. I moje boty umarły. Jest super. Ten lancerzu? Czemu nazywam się lancerzem? O Jezu, on jest prawie martwy. Holy shit. To było interesujące. Cross the beams. No to zrobiło sporo roboty. Agiń! Dobra. Subject Sigma rises above the pack, hmm? A futile gesture before the all-knowing thinker. Dobra. Adoptuję cię. Bo jestem miłą osobą. Dziwne, że nie słyszeliśmy jeszcze ani jednego słowa od Tenenbaum, ale wiecie, z dobroci własnego serduszka najwidoczniej adoptujemy te siostrzyszki. No dobra. Ponownie zero przewagi i zero jakiegokolwiek wsparcia. Usadzamy, liczymy cię, wszystko skończy się dobrze. Twist your body with Adam. The Thinker's perfect equation accounts for all possibilities. Odnoszę wrażenie, że ta osoba będzie irytująca. Nie mam pojęcia czemu. W sumie to chodziło mi o tą butlę z propanem, ale okej. O! Ty! Jak tam mała pompujesz tego Adama? Bo tak, no, ten wskaźniczek się coś nie rusza. O! Pedofil! Holy shit! On nie dostaje damage'a! Ja to dostaję. Dobra. Kradnę moje dziecko. Au! Tak, 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 już jesteśmy razem. Jest super, auć, auć. Sigma, przebijaj nóżkami. Wiem, że ciężko zbiega się w pancerzu i w ogóle, ale proszę.
O, i po mnie, i po mnie, i po mnie, i po mnie. Ajajajajaj. Boom! Right on schedule. Tak, tak, tak. Daddy, hej. You always save me from monsters. Troszeczkę dziki start, nie powiem, jakby... Jeszcze za mało tutaj, powiedzmy, wiem, żeby wypowiedzieć się na temat tego DLC ogólnie, ale start jest dosyć chaotyczny i nie jestem pewien, czy jestem jego fanem. W sensie, gra rzuca nas mechanikami bardzo szybko i troszeczkę nie daje nam możliwości przygotowania się na nic. Co nie jest dobrą cechą ogólnie. Dobra, super. Dać te bandaże. Dobrze wiemy, że w tej grze akurat paliwa nigdy nie brakuje, tak więc... Będzie paliwa, wróćcie. Widziałem słowo paliwo i weszło mi zamiast słowa, które chciałem użyć. Kasy nigdy nie brakuje. Tak więc możemy szaleć. A, tędy, jasne. No i ponownie zero jakiejkolwiek pomocy skądkolwiek. Nie wiem, jakaś kamera, wieżyczka, bot, materiały wybuchowe, cokolwiek by się przydało. Nawet nie mam plazmidu zbytnio, żeby się bronić. To jest dziwne założenie na sam początek, wiecie, każą nam zbierać... O, come on. Wow, to było dziwnie OP. Każą nam zbierać Adama i bronić się przed Splicerami, ale zaczynamy bez praktycznie żadnego plazmidu. Wiecie, z telekinezą, która jest, wiecie, jest fajna i w ogóle szanuję telekinezę. Ale nie do końca nadaje się do walki bezpośredniej. Na szczęście nasi wrogowie to idioci najwidoczniej. Och, o nie! Delta Sigma, tatuśku, proszę, przestań patrzeć na swoje wielkie wiertło i użyj go zamiast tego. O, come on, on wrócił! Bullshit! O mój Boże, nienawidzę cię, nienawidzę cię, nienawidzę cię, nienawidzę cię. I znowu przegram walkę z nim, bo nie mam kurwa jak się przed nim bronić. Ach! Gąbeczkę na pociski, mój ulubiony typ wroga. O mój Boże. Proszę, umrzyj! Chrystusie! O, to jest mocny start! Bez dwóch zdań. Siostro, siostrze, dziewczynko. Tak, dobra, tu masz, spieprzaj. O, najwidoczniej każdy Big Daddy jest zaekwipowany w zdolności leczenia skażenia Adamem. No, widzę, że Sigma nie dostaje feel good pogadanki od Tenebaum. Okej. Okay. Jest super. Wiecie, kiedy chwilę temu mówiłem, że kasy nie brakuje, to nie miałem na myśli aż tak szybkiego spożytkowania wszystkich apteczek. Ogólnie Bioshock na moje to jest jedna z tych gier, która ma nieco problemu z poziomem trudności, ponieważ na początku jest ekstra trudno, a potem bardzo szybko staje się łatwo.
Dobra, dobra, teraz możemy tutaj, wiecie, uzbroić się w faktyczne plazmidy bojowe. Dobra. Lubię pszczoły. Nie na tyle, żeby oglądać tą animację. A, liczyłem, że będę kupić Armor Shell jeszcze. God damn it. No nic. Okej. Okej, czyli szukamy teraz tej całej studni grawitacyjnej. Splicerzy się z nas śmieją. O mój Boże, czemu znowu tu jest kurwa splicer? What the fuck? Proszę, tu masz wiertło. Tu masz wiertło. Posmakuj wiertła. Więcej wiertła. To był błąd panienko. Nieważne. Nieważne, jak mocno żądlą cię te pszczoły, dziewczyno, nie powinnaś puszczać granatu, tego trzymasz w ręce. Tym bardziej, jeśli wyciągnąłeś już zawleczkę, czy w jakikolwiek sposób odpala się granaty w magicznym świecie Rapture. O mój Boże, jak... po prostu... O, dobra, okej, okay. Airtight Archives, dobra. Czyli idziemy w totalnie drugą stronę. Obstawiam, że gra również nas wyśle w tą stronę, tak więc wszystko przed nami. O! Poproszę. God damn it! Archives is shorted out. I'd check the McClendon Robotics Workshops for a shot of Electrobolt. Yay! Pamiętacie, jak mówiłem sekundę temu, że gra na pewno nas wyśle w drugą stronę? Właśnie wysyła nas w drugą stronę. Ale już to jest fajnie napisane, prawda? Okej, Drilldash jest aktualnie teraz już tonikiem. Dobrze, brakowało mi tego ruchu. Okej, czyli stąd pochodzą te wszystkie cudeńka techniki w postaci dziwnych, żywiołowych botów. O, widzę nitownicę. Dobrze, jesteśmy w domu. Definitywnie powinienem nie zwalczyć z tym Big Daddy na samym początku. Bez dwóch zdań. Gra prawdopodobnie chciałabym najpierw przeszedł to wszystko, dozbroił się i wtedy ruszył na Big Daddy'ego. No cóż, to moim zdaniem powinna zaspawnić go, kiedy już, wiecie, przejdę dalej. Au! Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Pszczoły to był dobry wybór, definitywnie. Dobra, więc tak. Jedno pomieszczenie i drugie. Okej, dobra, to po prawej wydaje się być większe, więc idziemy do tego do przodu. O, czekajcie. Skoro jeszcze nie mamy alternatywy na tego plazmida, w takim bądź razie. Mom, what's 7 times 12? Don't ask me, silly. Ask the computer tutor. Honey, I'm home from work. What's that wonderful smell? The automatic chef made your favorite tonight. Tuna surprise. Nigdy nie podejrzewałem, że Rapture ma... jest jakby opętane tym pomysłem AI. To by podejrzewał. Troszeczkę mi to nie pasuje do tej całej wizji, ale niech będzie, zaakceptuję to. W sensie, ja wiem, że założeniem Rapture było, o hej, każdy może wszystko, jasne, to... Wiem o co chodzi. Nie wiem, co mnie kurwa złapało. A, ty mnie złapałaś. Pizdo. No nic. Tak, wiem, że właśnie każdy mógł robić wszystko i w ogóle, ale jakoś nie pasuje mi to. Nie ten świat, nie to uniwersum. Z
Za każdym razem, kiedy wpadam w alarm w Bioshocku, to jest najdłuższa minuta mojego życia. Tak typowo. Dajcie mi spokój! 5 sekund, ok? 5 sekund. Tu masz pocisk. Baw się dobrze. No, mój bot przetrwał. Jestem pod wrażeniem. Ależ wydajesz irytujące dźwięki. To samo można powiedzieć o mnie. Okej, czyli tu nie ma nic więcej. Groń, nie utknąłem. Eksploruję do cholery. To nowy teren. Bup, bup. Czyjś prywatny składzie na puszki. O nie. Ej, gówno, jestem schowany. Kłamiesz, gro. To! Okej. I w link. Gra definitywnie bardzo szybko sypie tym wszystkim, bo no już mamy pełen nasz slot. Wszystkie nasze sloty na toniki są zajęte. Więc no, gra nie traci czasu. Co jest chyba spoko patrząc. W sensie jakby wiadomo, przez to start troszeczkę cierpi, ale no będzie na dłuższą metę spoko. Nie. Po prostu cię minę. Walka z... O, come on, daj mi spokój. Walka z przeciwnikami w Bioshocku nie daje wam żadnego expa niczego takiego, tak więc... Wow. Myślałem, że jestem schowany, ale nie jestem schowany. Czy ten plazmid w ogóle kurwa działa? Moja... O ty, kurwa... O, to nie, to jest... To sprawa osobista. O nie, to nie sprawa osobista, bo nie mam paliwa w wiertle. Nienawidzę nie mieć paliwa w wiertle. Dobra, nice. Zignoruję ten dźwięk. Come on! Ktoś przyszedł i zniszczył wszystkie moje stacje leczące. Sardynki. Moje ulubione. Z czym będę walczył tutaj? Więc to jest sporo podejrzanego ustrojstwa wysypanego, więc to się dobrze nie skończy. Dobra, prawo czy do przodu? Chodźmy do przodu. Au! Podziwiam sztukę, a ty mnie tu bijesz. Z drogi. Sigma, jakby wiem, że masz latarkę zamontowaną na czole. Mógłbyś ją włączyć, bo troszeczkę ciemnawo tutaj. Co to? Więc Spirgana. Czy ty komentujesz każdą podniesioną przeze mnie broń? Nie mogę się ruszyć. Aha, bo stoję kurwa w kącie, tak? O mój Boże, i jeszcze tutaj jest ta rzecz. Och, czemu to zrobiłem? Dobra. Z drogi, bocie, przeszkadzasz mi. Troszeczkę ciężko mi ustalić, w jakim momencie w, nie wiem, chronologii Rapture się to dzieje, w sensie definitywnie po upadku, ale jakby... Czy to już jest po całej akcji z Deltą, Eleonor i tak dalej?
czy coś takiego, czy może wcześniej, czy może gdzieś w okolicach Bioshocka 1. Nie wiem, jakby, nie wiem, trochę mi się to nie podoba. Definitywnie, kiedy, nie wiem, ogrywam nowy element jakiegoś uniwersum, to lubię wiedzieć, w którym mniej więcej przedziale czasowym jesteśmy. Jakoś lepiej mi to wtedy ogarnąć rozumem. Łatwiej mi to wtedy ogarnąć rozumem. Szkoda, że nie pokusili się jakąś większą zmianę w designie Sigmy w stosunku do Delty. W sensie jedyne, czym się różnimy tak wizualnie, to znaczek na ręce. To jest chyba spoko, ale... Nie wiem, chciałby się, żeby wiertło było jakieś inne, czy coś takiego. W sensie, dobrze wiemy, że Big Daddy byli produkowani prawie że masowo. I definitywnie nikt nie robił konkretnych modeli, czy coś ten deseń. W sensie była Alpha Series, byli Banserzy, Rosie. No i teraz widzimy jeszcze Lancerów. O, do, nie. Czy ja chcę się zhakować? Dobra, co mi szkodzi, zhakuję się, ale ręcznie. Bup, moje. Thing like that. Losing the only person you care about for somebody else's war. It makes you take stock. I started seeing eye to eye with Mr. Ryan around that time. And so, I brought my know-how down to Rapture. I built the Thinker for him. And now it's all I've got. I wonder sometimes, what if I'd come around to Ryan's way of thinking just a little sooner? Okej, czyli Porter kogoś utracił i z tego dziennika ciężko ogarnąć, czy kogoś chodziło o to, że utracił swoją pracę, czy się stworzył Thinkera i utracił go, czy może chodzi o bardziej personalną sprawę. To mnie znowu strzela, goddammit. Chryste panie, ile przemocy w tym mieście. Thinker, why? Fajnie, że mają nowe odzywki. Definitywnie oryginalni spacerzy nie mówili o Thinkerze, czy coś takiego. No dobra, czyli zostaje nam ostatnie skrzydło tego miejsca. I może znajdziemy tam nawet Electrobolt i przejdziemy dalej. Tak, tutaj sobie zakończymy. Pierwsze wrażenia z DLC są okej, jakby troszeczkę dziko się to wszystko rozpoczyna. Podział jest interesujący. Wstęp nie jest zbyt mocny, jeśli chodzi o fabułę, o samą warstwę fabularną. Ale okej, dobra, nie wiem, dajmy temu wszystkiemu oczywiście czas. Na pewno się rozkręci, to w końcu Bioshock. Więc okej, dobra, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Bioshock 2 Minerva's Den. Strzałeczka!